Łuczak, firma Abarth, Wrocław. Dziś przeprowadzam test przyspieszenia od 0 do 200, mam nadzieję, jak pozwolą warunki drogowe, w nowym Audi Q5 2 litry TFSI z zamontowaną instalacją gazową KMN Evo Skydirect. Audi z 252-konnym silnikiem jeździ na gazie już bardzo prawidłowo i chcielibyśmy przed wydaniem klientowi auta sprawdzić, jakie jest jego przyspieszenie w takich maksymalnych obciążeniach. Tutaj mamy deskę, tu mamy przełącznik. Instalacja włączona, zbiornik gazu prawie pełen. Tutaj mamy jeszcze komputer, na którym będziemy kontrolować i zapisywać sobie wszystkie dane, jeżeli chodzi o przebieg tego testu. I możemy już powoli zacząć testować samochód. Auta przed nami wyjechały, mamy sporo miejsca, sporo luzu, to przechodzimy do testu. Operator przejął kamerkę, ja ruszę, tak? 0, 3, 4, startujemy. Sto 150. Trochę wieje, ale auto trzyma się drogi. 200. 210. Jedzie, robi wrażenie. Można powiedzieć, można tym autem się ścigać. Chociaż do ścigania to się pewnie nie nadaje z racji gabarytów i zawieszenia. Ale jeżeli chodzi o moc wrażenia z przyspieszenia, to jak najbardziej bardzo, bardzo mocno bije mi teraz serce. Wszystkich tych, którzy chcą mieć takie Audi, to radzę, żeby oszczędzali. A najlepszym sposobem oszczędzania jest jazda na gazie. Wszystkim tym, którzy już mają instalację gazową, zapraszam do nas na serwis, naprawy, przeglądy instalacji gazowych. A wszystkich tych, którym spodobał się ten filmik, lubią, interesują się branżą autogazu, zapraszam na nasz kanał na YouTube, na którym prezentujemy podobne realizacje, podobne filmy, testy. I zachęcam do kliknięcia dzwoneczka jako subskrypcji naszego kanału. A lajka możecie dać zawsze. Hej, na gazie!